proszę Państwa, ja myślę, że nie trzeba przedstawiać profesora Betulaniego. Wszyscy doskonale znają. Proszę Państwa, pięknie jest, ale dziś jest w ogóle specjalny dzień. Dziś są właśnie urodziny Marysi Betulani, mojej żony, która tutaj siedzi. Wstań, Marysiu, się pokaż, jak wyglądasz. Niech Państwo zobaczą, z kim się musiałem męczyć. Marysienko, bardzo Ci dziękuję za to, że chciałaś przyjść. No a teraz już będziemy przechodzili do rzeczy naprawdę wesołych, to znaczy będziemy mówili o eutanazji, będziemy mówili o poligamii i o innych takich sprawach. A więc... W ogóle gatunek ludzki, to on się tak rozwija, bo tam są różnego rodzaju mutacje i tak dalej. I naturalnie ten gatunek ludzki, on się usprawnia. Przyroda powoduje to, że żyjemy pod pewną presją ewolucyjną i w tej presji ewolucyjnej giną osobniki gorsze, pozostają lepsze. I taka na skutek tego, że mnóstwo naszych krewniaków czy przodków wyginęło, wyglądamy w tej chwili tak, jak jest. Przyroda jest nieubłagalna i eliminuje osobniki gorsze po to, żeby mogły być lepsze. I teraz coś takiego się zdarzyło, że my właściwie jako ludzie doszliśmy do szczytu naszych możliwości, jak się wydaje, przynajmniej intelektualnych, inteligencja, siła, zdrowie, gdzieś w górnym paleolicie, kiedy była straszliwa presja na to, że trzeba było być inteligentnym, silnym, wytrzymałym, nie chorować. Wróg się czaił za każdym rogiem, za każdym krzakiem. I w ten sposób powstał fantastyczny okaz Homo sapiens. I to byli ludzie, którzy potrafili wymyślać różne rzeczy, robić narzędzia, kontrolowali ogień, no bardzo wiele różnych tych. Ale co się stało? Po pewnym czasie oni się zrobili na tyle mądrzy, że zdobyli sobie dodatkowe zasoby, że mogli mieć pewne zapasy, że nie musieli żyć z dnia na dzień. I w tym momencie stała się rzecz taka, że ludzie są gatunkiem empatycznym. I wobec tego zaczęli utrzymywać tak samo gorsze jednostki. Jednostki gorzej rozwinięte fizycznie, gorzej rozwinięte psychicznie. Początkowo dotyczyło to tylko takich jednostek, które były przejściowo uszkodzone, na przykład ranni czy chorzy. Potem zaczęliśmy opiekować się osobami trwale uszkodzonymi, a potem doszło do tego, żeśmy dopuścili te osoby tak samo do rozrodu i w rezultacie nagle zmienił się ten charakter człowieka, powstały jednostki mniej silne, mniej inteligentne, mniej tego. I tak jak tam mieliśmy tamtego łowcę zbieracza, to w tej chwili, prawda, ten łowca zbieracz stał się znacznie gorszy, prawda? Tutaj to jest współczesny łowca zbieracz, prawda? Tak mniej więcej wygląda. Tak, oczywiście łowi okazję, tego tam chwali się i tak dalej. Ale niewątpliwie jest słaby, otyły, często przygłupawy. No. Może i tacy ludzie mogą żyć. No i teraz właśnie w tym momencie, kiedy ludzie sobie to uświadomili, to powstały myśli eugenicy. Ale eugenika to właściwie to chodziło o to, żeby poprawić rodzaj ludzki, czy poprawić rasę ludzką, ale właściwie to chodziło o poprawienie gatunku ludzkiego. Czy możemy w odpowiedni sposób się dobierając powodować, że ludzie będą coraz lepsi szybciej, niż by to tylko wynikało z naturalnych praw przyrody. No i ta eugenika, prawda, to jest właściwie taki pogląd. Eugenika może być tak jako filozofia społeczna, jako pogląd, jako... To jest pogląd po prostu, że rasy trzeba ulepszać przez właściwie to, że
musimy narzucać dwie rzeczy albo propagować. Po pierwsze, aby się zwiększała liczba osobników sprawnych, dobrych, zdrowych, przydatnych. Chcemy, i to jest eugenika pozytywna. Chcemy, żeby było jak najwięcej, jak najlepszych. Przez odpowiedni dobór przez i w ogóle przez to, ażeby zwiększać liczbę społeczeństwa. Od samego początku ludzie chcieli, ażeby społeczność rosła. I jak się przypatrzymy na przykład na Biblię, to widzimy pierwsza taka obietnica dla Abrahama w nagrodę, twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski, prawda? I chodziło o zwiększanie i możemy sobie powiedzieć, że mnóstwo takich, jak dojdziemy na przykład, będziemy mówić coś o poligamii, że mnóstwo w pierwotnych religii działań było nastawionych na zwiększenie płodności i zwiększenie liczby dzieci. To była ta eugenika pozytywna. Ale z drugiej strony mamy drugą rzecz, żeby ograniczać albo zakazywać udziału w reprodukcji osobnikom gorszym, osobnikom niepełnosprawnym. A więc jak gdyby powstały takie dwie rzeczy. Eugenika to była selekcjonowanie ludzi, lepszych dopuszczamy do rozrodu, gorszych eliminujemy. W jaki sposób, zaraz powiemy. Chciałem tylko powiedzieć już od razu na początku, że współczesna eugenika, bo eugenika ciągle istnieje, eugenika jest stara jak świat, współczesna eugenika raczej będzie szła na selekcjonowanie genów, a nie na selekcjonowanie fenotypów, czyli na selekcjonowanie ludzi. A więc w skrajnej swojej formie, prawda, to na przykład eugenika negatywna zaleca eliminację osób, które są mogą przekazać cechy niepożądane w następne pokolenie. I to była bardzo prymitywna. Osoby, które miały fizyczne wady rozwojowe, niedorozwój umysłowy, niski poziom inteligencji, ale czasami także, i tu się, to właściwie to mamy XX wiek, a właściwie XIX, że zaczęto tak samo próbować eliminować rozmnażanie osób z rasy, która nam się wydawała niewłaściwa. Cały wiek XIX był wiekiem, w którym właściwie rasizm tak przepełniał sposób myślenia człowieka, że właściwie to było zupełnie naturalne, że są rasy lepsze i rasy gorsze. Współczesna eugenika to właśnie będzie selekcjonowanie raczej genów. Ale jeszcze raz. Eugenika jest stara jak świat, prawda? I ludzie podświadomie stosują zasady eugeniczne od początku aż do dziś dnia. Na przykład jak my wchodzimy w związki małżeńskie trwałe, to jednak patrzymy tak samo na rodzinę, prawda? Nie żeń się z tym chłopcem, bo jego rodzinie wuj się obwiesił, prawda? Jest typowe, a to chodzi o to, że pewne cechy, pewne schorzenia umysłowe mogą mieć komponent dziedziczny i wobec tego lepiej jest unikać takich rzeczy. Nie iść, bo to rodzina pijacka, prawda? My zwracamy uwagę nie tylko na fenotyp, ale zwracamy uwagę także na to, co tam się działo w rodzinie, prawda? A unika się właśnie żeniaczki z osób, rodzin, w którym występowali na przykład samobójcy, to bardzo było wyraźnie. Ta eugenika negatywna i pozytywna sięga oczywiście do starożytności i zwłaszcza takim symbolem eugeniki negatywnej w starożytności to się stał masyw gór Taygeta. To my wszyscy, znaczy mnóstwo dzieci i dorosłych osób ciągle powtarza, to jest taki mit, że Rzymianie zrzucali niedorozwinięte dzieci ze skały Tarpejskiej. To jest absolutna nieprawda, bo skała Tarpejska służyła do wykonania wyroków śmierci na dorosłych osobach, głównie zdrajcach, i była oczywiście w Rzymie. Natomiast dzieci, Spartanie, zostawiali dzieci w górach Taygeta. To jest piękne pasmo górskie, sama ta najwyższa góra, prorok Eliasz, która się znajduje właśnie na Peloponezie, ale przy przesmyku koryńskim, prawda? I tam przede wszystkim nieudane dzieci płci męskiej. Rada starców oceniała, czy dziecko powinno być wychowywane, czy też należy je po prostu zostawić w dzikości, żeby tam po prostu spokojnie dokonały lub mniej spokojnie dokonały swego losu. Ja wcale nie jestem pewien, niektóre takie dzieci mogły potem zrobić nie najgorszą karierę, może nie tam, ale Romulus i Remus, dzieci wychowane przez wilczycę, to prawdopodobnie były dzieci, które ze względu na coś tam zostały porzucone właśnie przez rodzinę.
te nieudane dzieci, prawda, w starożytności były w ogóle zabijane bez oporów. W Rzymie wolno było zabijać dzieci bez kłopotów i właściwie dopiero wprowadzenie chrześcijaństwa spowodowało, że tego mordowanie nieudanych dzieci się skończyło. Ale starożytność tak samo wierzyła w eugenikę pozytywną, żeby dobierać ludzi po najlepszych cechach. I tu akurat nie Platon, Księga Piąta w Republice, prawda? On tam mówi, co należy, jak należy się dobierać. Przy Platonowi chodzi wyłącznie o klasy rządzące, tych najwyższych. On miał bardzo wyraźne poczucie, kto jest dobry, kto jest zły w społeczeństwie. I okazało się, że właśnie ci ludzie z klas wyższych po prostu powinni się tak dobierać, żeby były to jak najlepsze. Po pierwsze, małżeństwo ma być rozsądne, czyli nie zawierane przez młodych. Dziewczyny mogły mieć 20 lat, chłopcy 25, według idei Platona, bo one nigdy nie zostały wcielone w życie, prawda? I co ważniejsze, że te osoby, które miały cechy pozytywne, powinny być dopuszczane, a te, które nie, niedopuszczane. Do tego służyły tak zwane festiwale małżeńskie, które tam było. Natomiast gorsi przedstawiciele tej grupy, prawda, mieli się powstrzymywać od rozrodu. I najlepsze oczywiście dzieci miały zostawać w klasie rządzącej. Dzieci gorsze powinny zostać albo rzemieślnikami, albo wieśniakami, albo coś takiego. Bardzo to wszystko było tak dobrze planowane, prawda? I jeszcze co było ważne, żeby nie zwiększać nadmiernie zagęszczenie ludności, to władca miał ustalać tak liczbę małżeństw, ażeby liczba osób klasy wyższej była stale utrzymywała się na tym samym poziomie. A więc z tymi bardzo dawno zaczął robić. Teraz przeskoczmy, bo bardzo wiele można było powiedzieć o różnych metodach eugenicznych, ale wchodzimy w wiek XIX, gdzie właściwie badania Lombroso na temat przestępców zwróciły uwagę na to, że przestępcy mogą bardzo często być, skłonność do przestępstwa jest uwarunkowana genetycznie i w związku z tym my możemy, mamy wrodzone charaktery przestępcze. I oczywiście takie charaktery powinny być eliminowane. I właściwie tak idee Lombroso, no to były właśnie idee włoskie, ale tak zupełnie na serio ten problem eugeniki to właśnie rozpatrzono w Wielkiej Brytanii. Ten nowoczesny ruch eugeniczny zaczął się tam, ale potem zyskał wielkie uznanie na całym świecie. I ustawodawstwo eugeniczne, zwłaszcza sterylizacja osób, które już udowodniły, że produkują niewłaściwe potomstwo albo które są obciążone wadami dziedzicznymi, to ustawodawstwo bardzo długi czas było utrzymywane. I właśnie na przykład w Skandynawii to dopiero w latach 70. skończyło się przymusowe obezpładnianie w celach medycznych. Ale chciałem przypomnieć Państwu tylko, że nie tak dawno w Polsce mieliśmy przypadek, że pacjentce, która już tam rodziła siódme dziecko i była z ubogiej rodziny, to przy okazji porodu cesarskiego usunięto po prostu macicę, prawda? Zrobiono zabieg Wertera i lekarz, który to robił, uznał, że to jest zupełnie, że trzeba takie rzeczy ograniczać. A więc nawet do dziś dnia takie rzeczy u nas tkwią. Wróćmy do tej Anglii. Twórcą właściwie nowoczesnej eugeniki był Galton. Galton to był rzeczywiście, Francis Galton był jednym z najwybitniejszych umysłów XIX wieku. To był kuzyn Darwina. On był, wprowadził metody statystyczne. Miał bardzo ciekawe poglądy religijne. On też na przykład dobył do doświadczenia nad wpływem modlitwy na bieg rzeczy. Mianowicie to był pierwszą rzecz, którą zauważył, to zauważył, że modlenie się za czyjeś zdrowie nie gwarantuje, że ta osoba będzie miała trochę lepsze nawet zdrowie, ponieważ argumentował, że stan zdrowia rodziny królewskiej w Anglii nie jest lepszy niż stan zdrowia przeciętnej rodziny arystokratycznej w Anglii, ale za króla jego rodzinę modli się co niedzielę w każdym kościele. Prawda? Wobec tego
A sam Galton z kolei zrobił coś innego, mianowicie on miał takie poletka, na której wysiewał trawę i nad niektórymi poletkami intensywnie się modlił, a nad innymi nie. I patrzył, czy nad tymi, na którymi się modli, trawa rośnie lepiej. I też nie było. I także Galton zaczął od takich doświadczeń, które zresztą doświadczenia wpływu modlitwy na zdrowie, one właściwie pod koniec XX wieku były bardzo poważne badania, które właśnie wykazały, że już robione według najnowszych metod, że modlenie się za kogoś może mieć dla nas wpływ pozytywny, jak ja się modlę, ale nie dla odbiorcy. Otóż między innymi Galton właśnie zrobił badania nad... Jego pierwsze koncepcje z 865 roku to było o tym, że może być dziedziczny geniusz. I to jego pierwsza praca o dziedzicznym geniuszu potem była uzupełniana i wreszcie po prawie 40 latach skończyła się taką wielką, podsumowującą pracą i dyskusją na temat eugenika, jej definicja i cele. Była to niesłychanie ciekawa dyskusja. My tu nie mamy czasu wiele o tym mówić. Ja Państwa odsyłam do artykułu w Ostatnim Wszechświecie, bo tam o tym jest napisane trochę więcej. To były ciekawe dyskusje, ile osób brało udział w tej dyskusji o eugenice. Na przykład, nie wiem, znany pisarz, prawda, George Herbert Wells, prawda, który sam sądził, że można będzie ludzkość się będzie mogła rozdzielić na różne rasy, prawda, na w wehikule czasu, prawda, kiedy powstaje Elojowie i Morlocy i tak dalej. Było to bardzo ciekawe. W każdym razie Galton był absolutnie wyjątkowym człowiekiem, wolnomyślicielem. I jego poglądy na to, jak wygląda struktura społeczna Wielkiej Brytanii, wywarła ten wpływ na początek rozwoju eugeniki. On twierdził, że są klasy, które mają cechy pożądane i takie, które mają niepożądane. W takich krajach niepożądanych, no to tam właśnie byli kryminaliści, przestępcy, jako ci najgorsi, ale potem klasą niepożądaną byli ludzie ubodzy, byli żebracy. Potem taka klasa w środku to było, jak on to nazywał, respectable working class, tacy godni szacunku robotnicy, a potem była wyższa klasa, to byli kupcy, handlarze, urzędnicy, wreszcie wielcy przedsiębiorcy, to był ten szczyt. I teraz chodziło o to, że należało robić tak, żeby ludzie o tych cechach najlepszych jak najbardziej się rozmnażali. I te idee po jakichś 10-15 latach przekształcił się w system i eugenika była normalnie uznaną nauką, normalnie uznanym kierunkiem badań. I to było tak, że eugenika czerpie jak drzewo, to ona czerpie swoje źródła z różnych rzeczy. Więc w tej eugenice, prawda, ona sięga z jednej strony biologii, fizjologii, z drugiej strony antropologii, genealogia. To była nauka, która miała obejmować wszystko, co dotyczy człowieka, a wszystko w tej idei, ażeby usprawniać ludzką rasę. I to ta eugenika angielska była właściwie zupełnie w porządku, bo głównie chodziło po prostu o to, ażeby ludzie dobierali się w pary rozsądnie, ażeby najlepsi z najlepszymi. Właściwie to było usankcjonowanie tego, co było dalej robione. Ale eugenika przeszła stosunkowo szybko do Stanów Zjednoczonych. Otóż możemy dużo dobrego powiedzieć o Ameryce, ale też trzeba powiedzieć, że Amerykanie są skłonni do szybkiego wchodzenia w różnego rodzaju przesady. I tak to się mniej więcej zrobiło i tam. Już pierwsze takie eugeniczne, to zresztą bardzo ciekawy człowiek, prawda, generał Osborne, który był zwolennikiem metod eugenicznych, ale to był ciekawy facet, dlatego że on na przykład pierwszy zwracał uwagę nie tylko na genetykę, bo eugenika opiera się na genetyce, ale tak samo na wpływ środowiska. On pierwszy właśnie to takie słynne hasło nature and nurture, czyli na geny środowisko, to było dla niego bardzo istotne. On na przykład zrobił też bardzo ciekawe doświadczenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie nie było najmniejszej wątpliwości, że Murzyni są głupi, a biali są mądrzy, prawda? Nawet Lincoln, prawda, który przecież zniósł niewolnictwo, w jego pismach wyraźnie on mówi, że jak są dwie rasy, to jedna powinna być rządząca, a druga podległa i rządzącymi powinni być biali.
Otóż Osborn zrobił ciekawe badania, a mianowicie badał w różnych stanach IQ, on był wielkim zwolennikiem stosowania IQ, właśnie między innymi do celów wojskowych. I on okazało się, że czarni z Stanów Północnych niektórych byli lepsi od przeciętnych białych ze Stanów Południowych. Także zależy rzeczywiście, że on zwrócił uwagę na to, że IQ zależy od warunków środowiskowych, a nie od rzeczy wrodzonych, albo nie tylko rzeczy wrodzonych. W każdym razie on właśnie, Galton, on twierdził, że eugenika to jest raczej pewien system filozoficzny, w jaki sposób należy usprawniać ludzkość. No, ale potem poszło gorzej. Takim krzyżowcem eugeniki to był Davenport. I Davenport, on był rzeczywistym, autentycznym rasistą. On robił wszystko, ażeby właśnie ograniczyć liczbę osób niewłaściwych stanach. Jego najgorszą chyba historią, jaką zrobił, to była silna współpraca z szwajcarskim genetykiem Rüdingiem, który z kolei był doradcą Hitlera do spraw eugeniki. I właściwie dzięki Davenportowi idee amerykańskie eugeniki negatywnej, one się rozprzestrzeniły i doszły w końcu do Niemiec hitlerowskich, gdzie trafiły na bardzo podatny grunt. Ale w Ameryce powstawały różnego rodzaju szkoły eugeniczne. Zwracam uwagę, że tutaj wpływ Kościoła był bardzo duży, ponieważ Kościół popierał ruchy eugeniczne. To jest dość interesującą rzeczą, że jak kiedyś mówiłem na wykładzie, że zasadniczo właśnie Kościół, zwłaszcza katolicki, jest Kościołem, który sprzyja na przykład mieszaniu się ras, bo tam każdy katolik jest równy i wobec tego Kościół katolicki nie odróżnia, nie jest przeciwny małżeństwom mieszanym, dlatego tak Ameryka Łacińska świetnie idzie. Poza tym protestanci wypychają inne religie czy inne rasy, jak Amerykanie Północni zrobili to z Indianami, czy Burowie zrobili to z Murzynami w Afryce Południowej. Natomiast tutaj były właśnie te szkoły, prawda, korespondencyjne szkoły, które właśnie miały uczyć ludzi poprawności eugenicznej. To było bardzo popularne. A jacy oni byli, to naprawdę, to jest ta miła skądinąd kobieta, prawda, naprawdę ładnie wygląda, prawda, która pisze, emigranci słowiańscy, latynoscy, żydowscy są chwastami ludzkimi. To jest balast ludzkich odpadów. I wobec tego, prawda, czarni, najemnicy, Żydzi to zagrożenie dla rasy ludzkiej. I to były oficjalne stwierdzenia, które oczywiście przekształcały się w działanie, powstały towarzystwa dobrego rodzicielstwa i potem właśnie te też wybitne osoby, prawda, tej Good Parenthood, prawda, i tu właśnie, że najbardziej, prawda, twierdzono, najmiłosierniejszą rzeczą, jaką możemy robić w stosunku do rodzin wielodzietnych, to jest to, żeby pozwalać, żeby oni zabijali dzieci albo zabijać ich dzieci. Chodzi o ograniczenie tego. I potem powstaje, tak my jesteśmy wdzięczni, prawda, dziękujemy temu planowanemu rodzicielstwu, Parenthood, i niech was Bóg błogosławi. I rzeczywiście, jak widzimy takie podręczniki, ja nie zdawałem sobie sprawy, że taki obrazek, który ja widziałem u mnie w domu, i to jest bardzo popularny obrazek tego anioła, który tak jak się przypatrzyć dokładnie, to spycha te dzieci z dróżki do rowu, to była właśnie w takich książkach, w sensie wszystkiego można było dojść właśnie o planowanej eugenice. Czy te idee eugeniki, a idee eugeniczne były tam właśnie w Stanach ideami rasistowskimi, prawda? I te ruchy eugeniczne były coraz to bardziej się nasilały, no i wtedy Goddard to był taki, Goddard to był w ogóle człowiek, który właśnie miał
No bo my wszyscy mówimy o demokracji, prawda? Potem nikt dokładnie nie wie, na czym ta demokracja polega. U nas w Polsce próbuje się mieszać na przykład demokrację z prawem do wolności słowa, prawda? Ponieważ można demonstrować, to mamy demokrację. Nie, demokracja to jest rządy ludzi, a nie prawo demonstracji słowa. Tutaj skąd odpowiedzieć, że demokracja to oznacza rządzenie przez wyselekcjonowanych najlepszych, najmądrzejszych, najinteligentniejszych, że w celu tego, żeby oni żyli dobrze. Czyli jeszcze gorzej, prawda? Demokracja to miała być według Godarda jakąś taką... Tak, tym słowem demokracja bardzo ładnie można manipulować, prawda? I on był rzecznikiem właśnie i szerokiego stosowania testów inteligencji, prawda? Na wszystkie stanowiska. To może nie byłoby takie głupie, prawdę mówiąc, bo w tej chwili... Zwłaszcza przy nowszych tendencjach, to nagle się może warto było to zrobić. Ale on też zrobił bardzo jedną ciekawą rzecz. Wiecie, on zbadał całą rodzinę Kalikak. To był amerykański żołnierz z wojny secesyjnej i on miał żonę i przyjaciółkę. Żona była porządną, dobrą kwakierką i z nią miał same dobre potomstwo. Ale miał też taką przygłupią posługaczkę z knajpy, z którą spłodził też sporo dzieci i sporo z tych dzieci z kolei znowu miało wyraźne defekty umysłowe. I to właśnie ta praca o rodzinie Kalikaków była jak gdyby podstawą, dla których żądano sterylizacji osób niepełnosprawnych umysłowo. Tu jest już chyba czwarte pokolenie tych Kalikaków. To dziecko prawdopodobnie ma zespół Downa. A tu w ogóle była pokazana cała ta historia. Prawie było widać, że ta grupa sporządnej kwakierki, to wszystko jest N, prawda, wszystko są normalne. Natomiast w tej drugiej grupie większość osób, prawda, była nienormalnych, było feeble-minded, jak to określone przez F. A więc były tego rodzaju prace. Takim wielkim rasistą potem był Grant. Madison Grant, on napisał taką książkę Odejście wielkiej rasy. Tą wielką rasą byli Aryjczycy. Ja dlatego o tym mówię, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do niemieckich, rasistowskich teorii. Otóż trzeba sobie powiedzieć, że bardzo wielki wpływ, właśnie impuls do ich powstania dała właśnie antropologia amerykańska. O tutaj właśnie Grant twierdzi, że jest ta fantastyczna, doskonała rasa nordycka, ta z góry, prawda? Tu są te wszystkie rasy złe. No, oczywiście Włosi, Hiszpanie to było fatalne. Na terenie Niemiec było trochę krzyżowania. No, nasze rasy tutaj były nie najgorsze, prawda, według Granta, ale to już nie było to, nie byliśmy zdolni do takich wspaniałych rzeczy, prawda? I dlatego on uważał, że ten sztywny system selekcji przez eliminację słabych albo nieprzystosowanych, prawda, czyli tak tych nieudaczników, jak on mówił, rozwiązałoby cały problem w ciągu 100 lat, a także pozwoliłoby nam się pozbyć nieudaczników, którzy przepełniają nasze więzienia, szpitale, domy wariatów, prawda? On po prostu żądał, żeby robić tę selekcję możliwie szybko, żeby w przeciągu 100 lat odrodzić świat. I ja muszę powiedzieć, że to nawet jak się przypatrzymy na wielkich myślicieli, na przykład Bertrand Russell pisze mniej więcej w ten sposób. No nam nie lubimy myśli o eugenice, ale gdyby nagle powstał gdzieś w Japonii naród o budowie Herkulesa i umyśle Einsteina, no to nasza rasa musiałaby temu ulec. Więc te takie myśli o poprawie były bardzo popularne, a oczywiście są bardzo niebezpieczne, prawda? On, prawda, takie przyszłe pokolenia, jeżeli my tego nie zrobimy, to będą miały coraz większe obciążenia, które wynikają z naszego sentymentalizmu. Tutaj wyraźnie stawiano na to, że empatia, która jest jedną z podstawowych wrodzonych rzeczy u wielu zwierząt o dużym mózgu, tak samo jest u małp, tak samo jest u delfinów, no i oczywiście jest u ludzi. On twierdził, że empatia jest właśnie przyczyną tego, że doprowadzi to do klęski ludzkości. Choroby, będą ludzie chorzy, szaleni, zdominują świat. To była ta podstawa, która potem wypracowana jeszcze raz w Stanach Zjednoczonych,
która potem dalej przychodziła. Ta eugenika amerykańska wywarła ten olbrzymi wpływ na... I tu nagle amerykańscy i niemieccy genetycy zawiązali jak gdyby Unię. I teraz ci najwybitniejsi amerykańscy eugenicy i antropolodzy, oni byli zapraszani do Niemiec, na Uniwersytecie Berlińskim. Tak. Zaczął się ten okres, w którym zaczęto propagować na przykład ta eugenika. Dopiero po pierwsze badania. No to możemy robić badania. To róbmy badania na ludziach. W Stanach to byłoby niemożliwe, ale w Niemczech i Polsce oczywiście. Prawda? To jest właśnie sympatycznie wyglądający dr Mengele jeszcze jako SS-man, a potem, prawda, już w Argentynie pod koniec swojego życia robił właśnie doświadczenia, i to są bliźnięta, żydowskie bliźnięta, które zostały ocalone czasowo od śmierci, właśnie dlatego mają służyć do badań eugenicznych, nad Mengelego, nad ludźmi. A więc proszę zobaczyć, że nauka tutaj dochodzi znowu do takiego dramatycznego, bo teoretycznie to jest... Ja nie lubię, jak to mówi, pseudonauka, bo to teoretycznie to spełniało wszystkie warunki nauki, tylko tak strasznie kłóci się z naszymi postawami etycznymi, że jest przez nas po prostu kompletnie odrzucane, a powiedzmy sobie, jest to z punktu widzenia praktycznego niepotrzebne w związku z tym, ale robią takie. Ale teraz dalej, prawda? W latach 30. Niemcy rozpoczęli rzeczywiście eliminowanie jednostek niepełnosprawnych, albo fizycznie, albo umysłowo. I Hitler oczywiście to absolutnie propagował. Hitler miał specjalny taki wydział, który miał usuwać te osoby niepełnosprawne, poddawać je eutanazji, jak to nazywano, czyli mordować. A ponieważ to był kawałek kancelarii Führera, a te biura mieściły się na Tiergartenstrasse 4, wobec tego całą akcję nazwano T4, akcja T4. I osobisty lekarz Hitlera był w tym zaangażowany. On zresztą przeprowadził pierwszą taką eutanazję na życzenie rodziców. To rodzice poprosili ukochanego Führera, żeby się zgodził na zabicie ich niedorozwiniętego dziecka, które miało wtedy około 1,5 roku. Więc proszę zobaczyć, jak ideologia może wchodzić w jakieś na takie poziomy, że rzecz uważa się za rzecz naturalną, za rzecz dobrą. Niemcy zrobili olbrzymią propagandę, która miała, że tak powiem, usprawiedliwić tę akcję eutanazji, prawda? To jest takie, nie jesteśmy samotni, to było pierwsze. Wir sind nicht allein. I rzeczywiście proszę zobaczyć, ile państw w tym czasie miało swoje prawa eugeniczne. Prawdą jest, że te prawa eugeniczne to zasadniczo polegały tylko na tym, że osoby albo sterylizowanie przymusowe osób niedorozwiniętych umysłowo, głównie w szpitalach psychiatrycznych, szpitalach, w więzieniach sterylizowanie przestępców. Zresztą były takie, nawet sterylizowanie przestępców seksualnych było właściwie dobrowolne, czyli facet mógł albo się poddać sterylizacji, albo miał 25 lat więzienia zaostrzonym rygorze. Także dalej właśnie niektórzy ludzie są urodzeni po to, ażeby być ciężarem dla innych. To jest akurat nie amerykańska propaganda tutaj. Tak samo ten ekonomiczny aspekt był podnoszony. To z kolei znowu wracamy do Niemiec, jak ten porządny nazistowski robotnik, ileż on musi dźwigać na swoich plecach właśnie ciężary, bo są to właśnie te osoby niepełnosprawne albo złe rasowo, jak tutaj widzimy. No i właśnie koszt utrzymania przy życiu takiej osoby kosztuje 60 tysięcy marek, prawda? No więc zresztą oczywistą, że znacznie lepiej jest doprowadzić do eksterminacji. Jeszcze jedna ciemna rzecz, o której się mało mówi. Niemcy mieli grupę mieszańców, mulatów, a mianowicie tereny nad Renii były okupowane przez armię francuską do roku 1930. W tej armii francuskiej było bardzo dużo wojsk kolonialnych właśnie z czarnymi i wtedy powstało to, co oni nazywali Rheinland Bastards, czyli bękarty nadleńskie
I to byli, to właśnie byli, to byli mulaci. I ci mulaci wszyscy, oni byli kwalifikowani jako nie nadający się na obywateli Rzeszy i wobec tego byli eliminowani. A więc to była spora tak samo liczba dzieci. Oczywiście osoby umysłowo chore, prawda? Dzieci z objawami deficytów umysłowych, one były selekcjonowane, prawda, jako niepełnosprawne i je po prostu wywożono do ośrodków eutanazji, nazwijmy to tak. I to jest właśnie taki właśnie autobusy tej akcji TIFIR, prawda, te cztery, które woziły dzieci, nawet były z kolei takie centra eugeniczne, a to właśnie taki ładny zamek, prawda? To było centrum w Hartheim, to był taki właśnie centrum eugeniczne, a więc właśnie centrum uśmiercania ludzi. To było bardzo, Niemcy to robili bardzo dużo, przy czym trzeba sobie powiedzieć, że te praktyki zostały częściowo zahamowane, ponieważ w którymś momencie wystąpił Kościół katolicki, biskupi niemieccy i im się udało zatrzymać, bardzo ograniczyć tą akcję T4, także przez to masowe wywożenie upośledzonych dzieci było znacznie mniejsze. Do 1945 roku w dalszym ciągu to było kontynuowane. Jednak oczywiście, jak okazało się, do czego eugenika hitlerowska prowadzi, no to nastąpił olbrzymi odwrót eugeniki. I w tej chwili ciągle jeszcze mówimy o eugenice jako o czymś bardzo złym, bardzo niedobrym. Jakby takim symptomem tego było to, że takie poważne czasopismo, które nazywało Journal of Eugenics, nagle w 1969 roku zmieniło nazwę, prawda, Eugenic Quarterly zmieniło na tytuł Social Biology, prawda? Eugenika stała się czymś wstydliwym, co w pewnym sensie tak, bo po prostu tak skaził się, zostaliśmy tak skażeni praktykami i co ważniejsze, my widzimy, do czego może doprowadzić ideologia w najszczytniejszym celu, usprawnienie rasy ludzkiej, poprawa człowieka, prawda? Wszystkie hasła były niesłychanie pozytywne. Także, ale chciałbym, zwracam uwagę, że na przykład te poglądy eugeniczne ciągle istnieją na przykład w dzisiejszej Rosji. Bo po 1945 roku, jak zobaczono, co się dzieje głównie w Niemczech, to na przykład w tej ONZ uznało za zbrodnie ludobójstwa tak samo sterylizację wbrew woli osób, które są niepełnosprawne, czy no w ogóle sterylizacja wbrew woli jest zakazana. Ale akurat w Rosji właśnie przede wszystkim Sawienko, on broni tego, powstała niezależna organizacja psychiatryczna w Rosji, bardzo ciekawa, bo ona z jednej strony na przykład występuje przeciwko stosowaniu terroru psychiatrycznego w stosunku do mniejszości religijnych, ale z drugiej strony na przykład Sawienko, on zrobił to, że wystąpiono z protestem, że amerykańska asocjacja psychiatryczna, amerykańskie towarzystwo psychiatryczne, skreśliło homoseksualizm z listy chorób psychicznych, prawda? I on właśnie uważa tutaj, że ciągle, że należy stosować sterylizację, przymusową sterylizację właśnie osób w szpitalach psychiatrycznych, w więzieniach, co jest zgodnie z obowiązującymi konwencjami światowymi zbrodnią ludobójstwa. No i te nuty eugeniki to my wyczuwamy i w stosunku na przykład do naszego stosunku do imigrantów z Bliskiego Wschodu i z krajów Magrebu, prawda? Mówię też, no psują nam rasę, przynoszą choroby, niosą coś tam. Musimy być bardzo uważni, kiedy te nuty eugeniki, prawda, zaczynają robić kłopoty. No, żeby Państwu powiedzieć, że my chyba jesteśmy na dobrej drodze do usprawniania ludzi, ale to tylko tak, tu tylko rzucam, to jest to, że w zeszłym roku dokonano kapitalnego odkrycia, mianowicie możliwości bardzo dokładnego wycinania i modyfikowania genomu ludzkiego, wycinania fragmentu genomu ludzkiego. I ta technika CRISPR,
Cas9, ona pozwala na to, że stosując taki naturalny system, który bakterie mają do obrony przed wirusami, my potrafimy sobie bardzo precyzyjnie, na przykład mamy osobę z chorobą Huntingtona i my potrafimy wyciąć ten kawałek genu, który odpowiada za chorobę Huntingtona, zastąpić normalnym i mamy osobę zdrową. Także bardzo jest możliwe, że nagroda Nobla za to odkrycie może nie przyjdzie szybko, bo w tej chwili są straszne kłopoty, bo dwie panie, które to wynalazły i ogłosiły, są niewątpliwymi wynalazczyniami, ale one też z ich wynikami zapoznał się facet w Massachusetts Institute of Technology, który opatentował to wszystko. Czyli panie mają sławę, a patent ma inny facet, no i zaczynają się różne historie, że tak powiem, pozanaukowe. Faktem jest, że prawdopodobnie będziemy mogli usprawniać rasę ludzką w jakieś inne metody, że cała eugenika przejdzie do częściowo sławnej, częściowo niesławnej. Ale też chcę powiedzieć, że jeżeli tak stricte mówimy, to eugenika pozytywna u nas tak samo istnieje. Prawda? Eugenika pozytywna, na przykład zachęcanie do posiadania większej ilości dzieci. Proszę bardzo, już eugeniką pozytywną było, prawda, becikowe. Eugeniką pozytywną jest 500+, dlatego, bo po prostu to jest coś takiego, co pozytywnie chcemy stymulować zwiększenie, a jeszcze na dodatek, jeżeli nie dopuścimy do tego osób podejrzanych, znaczy, że na przykład nie małżeństwie, dzieci i tak dalej. Okej, dobrze. Skończyliśmy z tym i rzeczka bardzo blisko przechodzi, bo to już mówię dość długo i właściwie powinienem się zbliżać do końca. To jest problem eutanazji. To jest też, bo ja mówię o rzeczach, które są z punktu, nie ulega wątpliwości, eugenika to jest coś takiego, co z punktu widzenia gatunku jest rzeczą korzystną, że my eliminujemy złe osobniki, propagujemy dobre i jeżeli my to stosujemy do naszego stada krów czy koni, to to akurat nie jest w porządku, prawda? A więc tylko, że są to rzeczy, które przełożone na ludzkie społeczeństwo budzi bardzo poważne sprzeciwy etyczne. Chociaż właśnie trzeba powiedzieć, że ta eugenika w tym nieskrajnym ujęciu, ona była przez długi czas bardzo ładnie akceptowana. Eutanazja to jest druga taka historia, prawda? Czyli to jest po prostu praktyka intencjonalnego skracania życia drugiej osoby w celu uchronienia ją od cierpień i bólu. I w zasadzie oczywiście ona powinna być wtedy stosowana, kiedy nie ma możliwości przywrócenia tej osoby do normalnego funkcjonowania albo do stanu funkcjonowania bez bólu. I to oczywiście to jest wielki problem, budzi dużo etycznych tych. Powiedzmy na przykład, mamy trzy typy eutanazji. Eutanazja dobrowolna, to jest taka, że ja proszę o to, żeby podano mi środek kończący życie, ponieważ życia nie mogę już dłużej znieść. Jest eutanazja bezwolna, to jest taka eutanazja, w której decyduje się, że dana osoba cierpi i że należy zakończyć jej życie, a dana osoba nie może wyrazić swojej woli. To zwłaszcza dotyczy eutanazji dziecięcej. I wreszcie eutanazja wbrew wolna, taka eutanazja, która właśnie tak jak tutaj mieliśmy tą eutanazję niemiecką, która jest normalnym morderstwem. Ta eutanazja dobrowolna, ona w zasadzie może być tylko, powinna być wyraźne życzenie osoby, która pragnie śmierci. I ta osoba musi to oświadczenie złożyć bez żadnych nacisków i będą w stanie pełnej poczytalności. I teraz na przykład uczeni debatują, czy jeżeli ktoś chce się pozbawić życia, ponieważ ma depresję, a depresja bardzo często kończy się samobójstwem, to czy należy życzenie takiej osoby spełniać, czy nie spełniać? Prawda? Bo ta osoba w danym momencie chce umrzeć, jest świadoma tego. My natomiast wiemy, że przy zastosowaniu odpowiedniej terapii jest olbrzymia szansa, że ta osoba wróci do normy i zacznie się cieszyć pełnym życiem. A więc wobec tego są jakieś takie kłopoty. Natomiast, ale w każdym razie ta eutanazja dobrowolną, ale to są też ciągle problemy etyczne. Dlatego, ponieważ różne kultury przypisują różną wartość życiu. Są kultury, które mówią, że życia nie wolno odbierać pod żadnym pretekstem. Są kultury, które uważają, że no życie jak życie albo jest, albo nie ma. Prawda? Jeżeli się stosuje takie podejście deontologiczne od Kanta,
to jest norma, nie zabijaj, i ona musi być przestrzegana niezależnie od tego, jakie są jej konsekwencje. Czyli na przykład w momencie, jak to było w Stanach Zjednoczonych, że zapaliła się ciężarówka i zapalony w płonącej ciężarówki zablokowanymi drzwiami kierowca błagał, żeby go zastrzelono i ktoś go rzeczywiście zastrzelił. I to była prawda, postępując wbrew deontologii, ale robiąc, bo tak, to tylko przedłużyłby życie tej osoby nie strzelając, może 4 czy 5 minut, powodując straszliwe cierpienia, a nie szybkie odejście. Więc te dylematy moralne są tutaj rzeczami bardzo, bardzo istotnymi, prawda? Bo właśnie utylitaryzm mówi, czy pozwalać na cierpienie, które jest bezsensowne. Cierpienie w którymś momencie przestaje pełnić jakąś wartość. Znowu, są systemy religijne, które nadają wartość cierpieniu, są inne systemy, które po prostu uważają, że nie, to zależy w wielkiej mierze od ideologii, prawda? Oczywiście my na przykład rozumiemy konieczność skrócenia cierpień ukochanego psa czy ukochanego kota. My idziemy z nim do weterynarza i całe nasze pytanie polega na tym, czy istnieje jakaś taka jakościowa różnica między życiem tego psa i kota, a życiem mojej cioci, czy mojej mamy, czy coś takiego, która by usprawiedliwiała, że ja niech się męczy do końca, dlatego, bo jednak to życie zawsze, zawsze ma jakąś tam wartość. A więc ja nie daję żadnych odpowiedzi, natomiast rzucam pytania, z którymi sami musimy walczyć. Są ludzie, którzy czekają, są kandydaci na tę eutanazję i teraz w niektórych krajach eutanazja jest dozwolona, w innych nie jest dozwolona, prawda, to jeszcze bym... Ale teraz eutanazja może być albo aktywna, albo pasywna. Otóż eutanazja, to się w tej chwili, eutanazja aktywna to jest to, że lekarz na moją prośbę podaje mi lek, albo który mnie zabije. Albo podaje tak z intencją zabicia, podaje mi wysoką dawkę leków przeciwbólowych. Pasywna to znaczy nie stosujemy agresywnej metody podtrzymywania życia. Możemy jeszcze to życie przedłużyć, ale dlaczego? Taki klasyczny przypadek, i to właśnie w przypadku dziecięcej eutanazji, to było to, że w polskich szpitalach jeszcze kilkanaście lat temu był nakaz, że jeżeli dziecko chore na białaczkę, więc było wiadomo, że ono długo i tak nie pożyje, w momencie, kiedy traciło oddech, to przeprowadzono pełną resuscytację, która kosztowała zwykle połamanie żeber, połamanie itd., tylko po to, żeby to dziecko jeszcze z tymi połamanymi żebrami w bólach przeżyło jeszcze 2-3-4 tygodnie i potem umarło. To była agresywna próba ratowania życia. W tej chwili od tego się odeszło jako rzecz bezsensowną, prawda, żeby można było odejść spokojnie. Ale to, kiedy lekarz na przykład przychodzi i na przykład mówi, pozwólmy babci odejść spokojnie, no to jest kłopot. Także, prawda, wspomagane samobójstwo to jest oczywiście ta aktywna, natomiast pasywna to jest coś innego. Ale właśnie jak agresywnie to można robić? Tu wydaje mi się, że wielką zmianę to właśnie był Jan Paweł II, który powiedział, pozwólcie mi odejść do domu ojca. Jego można było pewne jeszcze agresywnymi środkami utrzymywać przy życiu w stanie skrajnego dyskomfortu przez 2-3 tygodnie, prawda? A to była świadoma decyzja. Po prostu widzimy, że w których momentach nasza wiedza doszła tak daleko, że my stajemy się jak gdyby panami przyrody i robimy pewne rzeczy. No i teraz jest pytanie, czy wolno, czy nie. Jeszcze raz, to zależy od ideologii, prawda? Ale to jest coś takiego, co jest dość istotne. No i teraz widzimy, że ten stosunek do eutanazji jednak się zmienia i ta liczba zabiegów eutanazji wzrasta, prawda? To akurat nie w Holandii, w której eutanazja jest legalna. Widzimy, że w przeciągu kilku lat zwiększa się przede wszystkim, zwiększa się oczywiście liczba eutanazji, które jest dokonywane u osób z chorobą nowotworową, dlatego że to jest, że tak powiem, i tak wyrok śmierci, prawda, stosunkowo bliski, ale zwiększa się także i liczba potem tutaj z powodów niechoroby nowotworowej. I podobnie widzimy na przykład eutanazję wśród osób dorosłych w Belgii, prawda, też widać, że od roku 2003 znacznie przyrasta. Czyli tam, gdzie eutanazja jest dozwolona, tam wzrasta. Oczywiście mam na przykład obawy, czy ona nie jest nadużywana. Teraz jest pytanie,
takie, czy to, że ja się boję, że jedna osoba na tysiąc, jedna osoba na tysiąc będzie nadużycie, to, że 999 osób ma umierać w bólach, prawda, przez czas niesłychanie długi. No, a właśnie ta eutanazja bezwolna, czy eutanazja dziecięca, prawda, tutaj jest wielki kłopot, prawda, ale to jest ciekawe, że właśnie ta eutanazja bezwolna u dzieci, które umierają, i cierpią, ta sama Szwecja, która dopiero w roku 75 zniosła ustawy eugeniczne, czyli Szwecja i kraje skandynawskie, one mają takie różne reguły, które nam ich stosowanie żelazne powoduje, że mamy straszliwe opory, prawda? To odbieranie dziecka rodzicom na przykład, którzy coś tam na dziecko ofuknęli i donos sąsiadów, prawda? I właśnie to kastrowanie, czy tam obezpładnianie, sterylizacja, ale tu właśnie oni już się na to zgodzili. I są kraje, w których eutanazja jest ciągle nielegalna i jest duża kampania społeczna, ażeby jednak ją dopuścić, no bo to jest właśnie sprawa bardziej kulturowa. Eutanazja nie jest zresztą tania. Leki stosowane do eutanazji, tak normalnie, no to jednak są kosztowne. Najczęściej używa się tutaj pentobarbitalu albo takiego mieszania pentobarbitalu, prawda, i nembutalu. No i taka dawka na pewno śmiertelna, no to ona kosztuje, prawda, między 300 a 500 euro, a więc to nie jest zabieg taki kompletny. No to chciałem zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawe z tym pentotalem, dlatego że pentotal jest tak samo używany do wykonywania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych i pentotal był produkowany właściwie prawie wyłącznie przez duńską firmę Lundbeck. I w końcu Lundbeck, który postanowił być firmą etyczną, doszedł do wniosku, że nie będzie sprzedawał do Stanu pentotalu, bo on jest stosowany między innymi do wykonywania wyroków śmierci. Efekt oczywiście był tylko taki, że spora ilość ludzi znacznie dłużej oczekiwała na wyrok śmierci, prawda, żeby... I to znowu czasami umycie, a oczekiwanie na wyrok śmierci nie jest chyba taką specjalnie sympatyczną historią i chyba jednak lepsze są te systemy, w których wykonanie, egzekucja następuje prawie natychmiast po ogłoszeniu wyroku. W każdym razie, jeżeli patrzymy na kraje, zobacz, jak to jest w Europie, bo w Stanach jest trochę inaczej, w Kolumbii, ale w Europie tak, w tej chwili mamy kraje, w których jest z całą pewnością legalna eutanazja, to jest Belgia i Holandia. Tam to nie ma kłopotu. Oczywiście to nie jest tak, że każdy idzie, to musi co najmniej dwóch lekarzy stwierdzić, musi się zbadać to wszystkie socjalne. To nie może być tak, prawda, że ja idę i mówię, no niestety moja babcia, ona prosi o eutanazję, prawda, i czy pan doktor nie byłby uprzejmy i coś strzyknąć. Nie, no tak prosto to nie idzie, ale jest to możliwe. Większość krajów europejskich ma właściwie nielegalną eutanazję, ale dopuszcza różnego rodzaju formy pomagania eutanazji. I tak na przykład właśnie te szwajcarskie kliniki eutanazji czy coś takiego, one są jednak w kraju, w którym teoretycznie jest nielegalna eutanazja, ale pomoc jest dozwolona. I proszę zauważyć, że prawie cała Europa uważa, że pomoc jest dozwolona. Są takie pierwsze prawa, jak gdyby to już powstały wtedy, kiedy w XIX wieku śmierć, zabicie kogoś ze współczucia było bardzo ważną odpowiedzią, bardzo ważną okolicznością łagodzącą, prawda? Jeżeli ktoś zabił kogoś, żeby skrócić mu cierpienie, to była rzecz dość istotna. A i proszę zobaczyć, na to, gdzie eutanazja jest ściśle, bardzo nielegalna? W krajach o kulturze katolickiej, prawda? Włochy, Polska, Irlandia, to przede wszystkim tamto, Portugalia tak samo, chociaż w tej chwili tam już jest lepiej. Także ewidentnie widać, że ten nasz stosunek do eutanazji jest bardzo ściśle uwarunkowany kulturą. No, eutanazja wbrew wolna, prawda, tośmy ją właściwie omówili, to jest po prostu albo morderstwo, albo ludobójstwo, w zależności od skali i tu nikt nie będzie
o czymś takim mówił. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że jak to się zmienia w czasie. Nie było szlachetniejszej, wyższej etycznie, religijniejszej warstwy społecznej czy grupy społecznej niż średniowieczni rycerze. Każdy średniowieczny rycerz miał przy boku mały mieczyk, który się nazywał misericordia, czyli miłosierdzie, i ten mieczyk służył, on był takim jakby puginałem, służył do dobijania konającego czy ciężko rannego przeciwnika, bo ciężka rana oznaczała wtedy śmierć. I właśnie one, tu mamy, to jest właśnie płyta nagrobna Bolka Świdnickiego, prawda? I widać właśnie, że tutaj jest właśnie ta misericordia. One się zrobiły bardzo popularne właśnie w tej chwili, to są jak zbroje płytowe, bo to był wąski mieczyk, żeby między płytami można było właśnie zadać ten cios łaski. I proszę zauważyć, że te metody śmierci, zabijania, one się nawet w najbardziej fatalnych z tych zrobią. Tu Państwo widzą jedną z najgorszych możliwości, to jest scena dobijania rozstrzelanych ofiar, prawda? Ale proszę zobaczyć, że to, że teraz między tymi rozstrzelonymi chodzą i dobijają osoby, żeby one nie cierpiały, to jest znowu jakaś kompensacja. Ja jeszcze raz mówię, ja niczego ani nie pochwalam, ani nie sobie, tylko proszę, ile mamy rzeczy do przemyślenia w takich problemach. Ale oczywistą jest rzeczą znowu, że z punktu widzenia gatunku eutanazja w sensie jest korzystna, dlatego, bo po co ma cierpieć niepotrzebnie osoba, co jest zresztą bardzo powodowanym obciążeniem i tak dalej. Natomiast właśnie etyczne te zależą właśnie tego, zależą od kraju, w którym jest. No i wreszcie koniec, to jest poligamia i to już powiem szybko, mamy tak, mamy poligamię taką, czyli albo jest poligynia, jeden mąż, kilka kobiet. Mogą być dwie, a może być więcej. Poliandria, jedna żona, wielu mężczyzn, rzadsze, ale spotykane. I poliamoria, gdzie są takie małżeństwa grupowe, które teraz robi coraz modniejsze. Gdzie poligamia na świecie jest dozwolona? To znowu zależy od systemu religijnego, prawda? Widzimy, że ona jest legalna w dużej części Afryki, prawda? Jest legalna w krajach islamskich, jest legalna w Pakistanie. Ona w ogóle często jest legalna w niektórych krajach, z tym, że legalna tylko dla muzułmanów. Ponieważ religia muzułmańska przyzwala na poligamię, w związku z tym, jeżeli ktoś jest muzułmaninem, to może mieć, tak jak Koran nakazuje, do czterech żon, nie więcej, bo to nie chodzi o tworzenie haremu, prawda? Natomiast są oczywiście kraje, w których poligamia jest nielegalna, ale są takie, w których jest nielegalna, ale nie jest karana, prawda, właśnie w niektórych krajach afrykańskich. No i są takie, że jest nielegalna i jest ścigana. I nawet głupia bigamia, prawda, tylko druga żona, już jest kłopot. Ale powiedzmy sobie, to jest teoria, natomiast jak tak zobaczymy, co jest w ciągu 100 lat, że system ściśle monogamiczny, na przykład w Europie i Północnej Ameryce, zmienił się w system poligamii sukcesywnej. To znaczy my trwały związek na całe życie, Marysieńko, potem nagle wychodzę i mówię, no nie, na całe życie Marysieńko numer dwa, prawda, czy jakiego. Także to znaczy, i w ten sposób zauważyli, że w tej chwili około 50% społeczeństwa są trwałe związki, ale nie z pierwszym współmałżonkiem i nie z takim, który zginął, tylko po prostu ten. Czyli my w tej chwili wchodzimy w system akceptowania poligami sukcesywnej. Do tego właśnie, dlaczego te dwie panie, jak się tolerują, nie mogą mieszkać pod jednym dachem, nie rozumiem. Ale to klasyczna, szczęśliwa rodzina poligamiczna. Jak mnie ktoś w ogóle pyta o to, czy jak wygląda szczęście rodzinne, to ja się pytam, a czy chodzi o rodzinę monogamiczną, czy poligamiczną, bo oczywiście na przykład poligamiczna rodzina, tam szczęście rodziny polega na dobrym ułożeniu sobie stosunków między żonami, prawda, a nie tylko między żoną a mężem. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo na przykład, jeżeli to jest akceptowane, w Krakowie był taki ciekawy wypadek, w latach 50. w połowie, urząd kwaterunkowy, dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Zwierzynieckiej przyznał czterem osobom
I to były 3 dziewczyny i 1 chłopiec, kompletnie siebie nie znający. Na początku to były jakieś straszne awantury i tak dalej, to wszystko cicho, przycichło, a po roku pojawiły się 3 wózki dziecięce na podeszcie schodów. Wtedy oczywiście sąsiedzi z wrzaskiem i do urzędu kwaterunkowego, żeby rozkwaterować rozpustników, natomiast cała czwórka absolutnie nie mówi. Fantastycznie. Kasia doskonale opiekuje się 3 dzieci. Zosia, Marysia i Andrzej pracują, przynoszą pieniądze. Jak Kasia jest chora, no to wtedy Zosia jej pomoże, prawda? Doskonale. Czyli jeżeli tylko panie są odpowiednio tolerancyjne, no ale zwykle nie są tolerancyjne. Ale teraz tak, mamy bardzo takie śmieszne te poliginie. Na przykład poliginie siostrzane. To znaczy, że facet się żeni z 2 czy 3 siostrami, prawda? Jest, i to są takie sororaty, prawda? Czasami są lewiraty, prawda? I wtedy na przykład, prawda, to jest to, że ja jestem, to było w Biblii, jestem obowiązany ożenić się z wdową po moim bracie. I co ważniejsze, jej dzieci będą traktowane jako dzieci mojego brata. Czyli jak gdyby ja muszę to robić, ale nawet moje dzieci z nią będą dziećmi jej brata. To dlatego właśnie nieszczęsny Onan wylewał nasienie na ziemię, jak to się mówi, żeby właśnie nie mieć dziecka z całą kobietą, bo to by mu coś zrobiło. No ale Pan Bóg pokarał oczywiście. Także tutaj było tego. A więc to jest ten. Mamy tak samo, są takie różne rodzaje poliandrii i bardzo często są małżeństwa poliandrycze braterskie. To znaczy dwaj bracia biorą sobie jedną żonę, prawda? I to też jest takie, to wszystko, to przede wszystkim wychodzi z małych okolic, z małych grup, gdzie jest mało tych, to wtedy są takie rzeczy. To na szczęście jest stosunkowo rzadkie, prawda? Ale są takie właśnie takie rodzinne na przykład, że ojciec i syn mają wspólną żonę, prawda? Prawda? Są czasami bardzo śmieszne małżeństwa jednopłciowe. To jest bardzo zabawne, to jest taka niewielka grupa w Indiach, gdzie oczywiście status kobiety zamężnej jest znacznie wyższy od statusu kobiety niezamężnej. I tam czasami się zdarza, że kobieta niezamężna, ale o wysokiej pozycji społecznej zostaje uznana za mężczyznę i żeni się z inną kobietą. I to jest małżeństwo w zasadzie homoseksualne, ale teoretycznie to jest małżeństwo między kobietą a mężczyzną. No oczywiście konkubinaty to już są rzeczą zupełnie naturalną. Te biblijna poligamia i poligamia koraniczna. To był właśnie fantastyczny sposób, to była eugenika pozytywna. To znaczy sposób, który powodował zwiększanie płodności społeczeństwa, równocześnie unikając tragedii, bo największym problemem, jaki mamy na granicy płci, to jest to, że zdolności reprodukcyjne mężczyzny wygasają tak gdzieś koło między 60 a 80 rokiem życia, w zależności od różnych okoliczności. Natomiast zdolności reprodukcyjne kobiety już zwykle w krajach tych południowych koło 40 już się nieodwołalnie kończą. Wobec tego każdy mężczyzna, tak samo jak kobieta, chce mieć jak najwięcej dzieci i chce wykorzystać własny potencjał reprodukcyjny. Teraz w takiej właśnie sytuacji, jak na przykład było w biblijnej Palestynie, żeni się Jakub z Rachelą młodą, prawda? Akurat tam właśnie on się ożenił nawet z Leą i to było może niedokładnie to, ale żeni się z jedną. Żyją fajnie, jest dobre małżeństwo, kobieta przestaje być dobrą reproduktorką. Wobec tego, żeby rodzina w dalszym ciągu się rozwijała, trzeba przyjąć drugą kobietę, ale do tej samej grupy, prawda? I dobieramy drugą. Potem dobieramy trzecią, a jeżeli jesteśmy dostatecznie długowieczni i jurni, to dobieramy czwartą. Te wszystkie panie żyją ze sobą właściwie, czy powinny żyć w zgodzie. No znowu, Lea i Rachela to nie bardzo, ale tak to jednak to czasem doszło. To nie jest złe. U nas zwykle ten problem jest rozwiązywany inaczej. W naszej kulturze facetów koło 50 opanowuje szał, to jest właśnie na 50-nica. Rozpada się związek
z uroczą kobietą, która bardzo wiele temu człowiekowi dała, podtrzymywała go w młodości, czy przy studiach, magazynach i tak dalej. I nagle, ponieważ się chce obokrać, rzucam się za jakąś młodą, ale nie mogę jej przynieść do domu, bo to przyjdzie do domu. W związku z tym dodaję problem, wrzaski, rozwód, kłopoty z dziećmi, wyrywanie portfela przez jądra, no mnóstwo jakichś takich historii, których można by było uniknąć. A natomiast właśnie Koran zachował i Żydzi ostatnio odeszli od tego. To, że u Żydów, w związku bardzo ortodoksyjnych w Palestynie, tam już nie ma poligami. Natomiast Koran ściśle jeszcze utrzymuje tą poligamię właśnie 4 kolejne żony. To jest znowu społecznie korzystne i tylko cała kwestia polega właśnie na tym, jak wygląda umowa społeczna, prawda? No właśnie te małżeństwa między braćmi, prawda, o którym już wspomniałem, małżeństwa niekrewniacze. Teraz jeszcze... już przeciągamy i w związku z tym bardzo szybko powiem, bo to Państwo mogą znać z moich wykładów poprzednich, że poligamia, zależy nastawienie poligamiczne albo monogamiczne, to ono jest bardzo różne u różnych gatunków zwierząt i ono jest tak naprawdę, ptaki są w większości wypadków monogamiczne, stałe małżeństwa, to jest do jednego gwiazda przylatuje ta sama para, przy czym bardzo mnóstwo dzieci na boku. To jest coś takiego, że tam jest bardzo mnóstwo extra pair copulation, jak badano w jakimś takim krzaku chyba z ziębami, jak tam to wygląda, to okazało się, że większość piskląt w danym gnieździe nie pochodziło od właściciela gniazda, tylko od sąsiadów. Szczytem wszystkiego było właśnie jakieś taki facet, był niesłychanym reproduktorem i w każdym gnieździe w tym krzaku miał jedno, dwoje swoje dzieci, natomiast we własnym wszystkie były cudze. Widocznie był ciągle zajęty poza domem. U ssaków, ssaki są w większości promiskuityczne albo haremowe. Także tutaj nie, monogamia zaczyna występować dopiero u naczelnych, prawda? I można powiedzieć sobie, my patrząc na ssaka, my możemy powiedzieć, czy on jest monogamiczny czy poligamiczny, patrząc jaka jest różnica wielkości pomiędzy samcem a samicą. Te, jak to są na przykład monogamiczne gibony, tu samiec nie musi być wiele większy i silniejszy od samicy, bo on nie walczy z innymi samicami. Monogamia między innymi na celu ma to, żeby samica jest zarezerwowana dla męża, i na przykład samce mogą razem iść na polowanie, nie bojąc się o to, co tam będzie w domu. Po prostu i to na przykład, tak mają na przykład zwierzęta drapieżne. Według Desmonda Morrisa u człowieka monogamia jest rzeczą wtórną, która wyszła z poligamii, ale właśnie dlatego, że ludzie musieli, mężczyźni muszą chodzić razem polować, czy razem walczyć, to wobec tego się zrobiła zasada, żona przyjaciela jest dla mnie święta. No i w ten sposób. Natomiast jeżeli się przypatrzymy, jak wyglądają te samce haremowe, to tam różnica wielkości ciała jest olbrzymia. No dlatego, bo ten samiec musi przez cały czas walczyć z innymi samcami. Dlatego jest mniej więcej dwukrotnie większy od samicy. A no bo po prostu sukces reprodukcyjny samca zależy od siły mięśni. To jest właśnie taki kulturysta. On nie musi być dobrze inaczej rozwinięty, ale definicja kultury to duża klatka, mały ptaszek, prawda? I to jest właśnie coś takiego. Natomiast szympansy są promiskuityczne. One z kolei nie muszą walczyć z innymi samcami, natomiast muszą kopulować z jak największą ilością samic. I dlatego one się charakteryzują bardzo wielkimi jądrami, bo one muszą wyprodukować bardzo wiele spermy. Także my patrząc na budowę zwierzęcia, my coś możemy o tym powiedzieć. No oczywiście nasz system haremowy, jak był system haremowy, ale przy systemie haremowym zawsze jest kłopot, bo jeżeli jest jeden mężczyzna dla wielu kobiet, to dla równowagi musi być jedna kobieta dla wielu mężczyzn. I dlatego 80% kultur ludzkich to były kultury poligamiczne. I nic dziwnego, że najstarszym zawodem świata była prostytucja, prawda? Bo to była rzecz właśnie w drugą stronę. Teraz badania, na czym dlatego niektóre gatunki są poligamiczne, a niektóre są monogamiczne, to właśnie były badania robione na takich małych gryzoniach, to są norniki, nie nornice, proszę nie mylić, nornik, mikrotus i tam jeden gatunek, nornik preriowy, żyje w ciężkich warunkach i jest odpowiedzialnym ojcem, monogamiczny, dba o potomstwo, natomiast łąkowy, który żyje w znacznie wygodniejszych warunkach, jest promiskuityczny i nic go potomstwo nie obchodzi, samica go nie obchodzi. I co jest rzecz ciekawa, że te norniki łąkowe, one się
nie trzymają razem, natomiast preriowe, jak jest samiec i samica, to one się tulą ze sobą. Zawsze są tak właśnie tutaj przy sobie, prawda? No ale teraz zrobiono takie doświadczenia, mianowicie, że łączono w pary takie norniki na noc i potem, a na rano wpuszczano po takiej nocce, wpuszczano trzecią samicę i żeby zobaczyć, do której samicy się będzie tulił samic, do tej swojej starej czy do nowej. I okazuje się oczywiście, że ten nornik preriowy, on się tulił do starej. On był wierny. Jemu było lepiej. Sądzą, że to może być pamięć czy coś takiego. Natomiast oczywiście ten łąkowy to do żadnej się nie tulił, bo był cham, prawda? W związku z tym, co takiego w mózgu tego nornika preriowego było, że on był takim wiernym? Zaczęto badać i okazało się, że w tym mózgu, w jednej części mózgu, która jest związana z behawiorem seksualnym, to ta gałka blada, nornik preriowy zawiera bardzo wielką liczbę receptorów wazopresynowych, które jest znacznie mniej w mózgu nornika łąkowego. Ale sprawa, być może to będzie z tym związane, próbowano zrobić taką transfekcję, czyli przerzucić gen z jednego do drugiego. I co się okazało? Jeżeli my geny z tego, które powodują zwiększenie ilości receptora wazopresynowego, wstrzykniemy do nornika łąkowego, u niego powstają receptory, nagle się miłym, porządnym, monogamicznym sforem. Także mamy geny wierności małżeńskiej. No i jeszcze wreszcie na sam koniec jeszcze coś tak o ludziach, żeby było bardziej. Właśnie jak to wygląda po początku, prawda? Jak mamy goryla. Wielki facet, mała kobieta, mały narządzik, prawda? Szympansy. O! Różnica mniejsza, co duże. No jądra przede wszystkim. Tu jądra muszą być sensowne, prawda? I powstają drugorzędne cechy kobiece tak samo, czyli zaczyna się pośladki, prawda? A potem u bonobo następuje jeszcze ciekawa rzecz, jest zmiana pozycji ciała przy kopulacji. A wreszcie dochodzimy do człowieka, teoretycznie monogamicznego. Jądra nie muszą być takie duże, no ale czymś trzeba zaimponować samicy. No czym ambicjonuje? No właśnie narządem, prawda? I bardzo jest prawdopodobne, i ten narząd, zresztą męski, płciowy, on potem ewoluował w różnych rasach różnie. Prawdopodobnie na tej zasadzie to był dobór kobiety. Tam, gdzie kobiety mogły widzieć, co biorą, czyli tam w tych rejonach świata, gdzie mężczyźni byli niedokładnie ubrani, to tam zwykle mężczyźni są lepiej wyposażeni niż gdzie indziej, prawda? Tu są właśnie takie, jak to wygląda. Afrykańskie to są przede wszystkim, to jest z przemysłu, bo to jest ważne, producenci prezerwatyw, prawda? Prezerwatywa amerykańska jest super, prawda? Europejska, taka sobie amerykańska ciut mniejsza, a Daleki Wschód mała, prawda? Jak sobie zobaczymy, jak wielkie są te narządy, rekord to mają Kongo. Republika Kongo to jest 7,1 cala, czyli mniej więcej długość w czasie erekcji, prawda, wynosi 18 centymetrów. Oczywiście nam, co oglądają filmy pornograficzne, wydaje się to raczej mało, ale ja bym nie wierzył tym filmom, bo tam jest też specjalny dobór, prawda? Ale z kolei poprawiaj. Niemcy, Europa, nie jest źle. Australijczycy, no już mniej. Wchodzimy w Azję, nagle to wszystko maleje, prawda? 4 cale, prawda? Coś z tego. Korea to już w ogóle 3,8, prawda, już prawie nic. Azja taka 11-centymetrowa. Proszę Państwa, a więc widzimy, jak ewolucja plus to, prawda, nacje, które chodzą zakutane, a tak chodzą na Dalekim Wschodzie, są jakieś takie, prawda? Oczywiście długość penisa jest rzeczą ważną, ale ważny jest, na pewno ważniejszy jest obwód, jak się tak popytamy pań, prawda? Ale w ogóle jest umiejętne użycie narządu, a do tego wszystkiego jest sprawny mózg. No i tym właśnie będziemy tydzień mózgu kończyć. Życzę Państwu wszystkim sprawnego mózgu.